Witam serdecznie. Upiekę tutaj dla Państwa chlebek pszenno-żytni na zakwasie. W tradycyjnych naczyniach, jak widać. Wszystko tak po staremu, w miarę możliwości oczywiście. I zaczniemy od tego, że tutaj w dzieży mam zakwas, co to z poprzedniego chlebka już zostaje, tylko jest już rozmoczony. No i teraz doleję wody, takiej letniej. No tak, żeby to dobrze ładnie rozrobić. O. I teraz jeszcze trzeba chlebek osolić, wiadomo. O, tak na oko ze dwie garszki takie, bo musi być troszkę... Wypadek przy pracy, rozwinęły mi się korale, rozwiązały. Ale nic nie szkodzi. Pomimo, że to jest chlebek na zakwasie, jeszcze dodamy drożdży troszkę, żeby ruszyło, bo on by był za ciężki. O, teraz to rozrobię. Chleb jest to jedno z najważniejszych chyba rzeczy na świecie według mnie. Darzę go bardzo wielkim szacunkiem i zawsze jak się mówi o chlebie, to się człowiek wzrusza, bo bez chleba ani rusz. O, już mi... No ale już dosyć tego, bo się rozpłaczemy. Przesienie mąki tutaj żytniej do roszczynu. Ładnie ją napowietrzymy. Nie będzie żadnych grudek. Czy ja taką łopatę tu miałam, ale... A, żeby było ładnie, to jeszcze wezmę te jabłka i sypiemy taką ładną łopatą. O, to jest żytnia mąka. Musimy dodać tyle mąki, żeby to tak wyglądało jak gęsta śmietana. O, nie takie bardzo gęste, żeby to sobie pokisło jeszcze. Najlepiej to zrobić na wieczór, na całą noc, żeby to tak zostało. O, taki chlebek jest, o taki. No i to zostawiamy do wykiśnięcia troszkę. O, i przykryjemy ściereczką, żeby miało cieplutko. I odstawię tam na bok na kuchnię, w takie letnie miejsce. Przesunę. Trzeba przesunąć bliżej kuchni, żeby miało cieplutko. I teraz niech spokojnie sobie wykiśnie, zrobi się zaczyn. Tutaj mam pszenną mąkę. Też ją przesieję, bo najlepiej to przesiać, żeby ona się tak spulchniła. Tak. Przerzucę ją znowu tutaj. Nie ma chleba, nie ma soli, gospodynie. Głowa boli. Chociaż mówią, że u wdowy chleb gotowy też. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale... W moim domu chlebek się piekł od zawsze. Mama piekła, babcia piekła. Ja piekę. Nie wiem, czy córka będzie piekła, chociaż czasem też i synowa upiecze i to, ale sobie tak na razie się bawią, ale myślę, że jak tak dojrzeją dokładnie, już nikt może nie będzie piekł, to na pewno same zaczną. No, taką mam nadzieję. O, proszę bardzo, zaczyn już jest, roszczyn jest już gotowy. Teraz tutaj mam przesianą pszenną mąkę. Tutaj już trzeba teraz tak porządnie wyrobić.
trochę może najpierw tym. Ale chleb to musi poczuć rękę. Ciepło od ręki. Teraz trzeba go dobrze ręką wyrobić, żeby poczuł ciepło. Żeby poczuł, że robimy to z serca, że... No, teraz musimy dobrze to wyrobić, tak, że będzie tak... Tak się czuję, po prostu czuję już tak w ręku, że musi być... No trochę, jak się człowiek spoci, to już jest dobrze na taki czas. No, już chlebek jest wyrośnięty. Sobie przygotuję jeszcze blaszki. Tylko mąką i otrębami posypię. Już nie trzeba smarować. Trzeba to odstawić. A zrobimy trzy, dwie się zmieszą pewnie do piekarnika, ale... O, taki musi być gęsty bardzo taki, żeby się nie rozpływał. Tak go jeszcze przerobię. Bardzo się cieszę, że piekę ten chleb na co dzień tutaj dla rodziny. Robię nawet na sprzedanie takie chlebki. Tutaj bardzo dużo jest tutaj klientów. A może nawet tak tyle. Jeszcze troszkę tak na oko trzeba, żeby tak 2/3 blaszki. Bo on rośnie. O. No można też z dodatkami różnymi piec, ale dzisiaj upieczemy taki zwykły, podstawowy. Następnym razem zrobimy co innego. Dopiero się rozkręcamy. Kurnąć ładnie, pieścić go jeszcze, ogrzać rękoma. Teraz chlebek musimy pobłogosławić. Rośnie chlebie jak słońce na niebie. I teraz go przykryję znowu, musi wyrosnąć. No i wstawiamy do pieca za godzinkę. Musimy dobrze tu nachajcować, żeby było bardzo gorąco, bo tu nie ma termometra, tylko na oko. Chleb trzeba piec w dużej temperaturze, 200-220 do 250, także musimy tutaj dobrze, już się długo pali, ale tam już jest gorąco, także myślę, że się to ładnie upiecze. Chlebek podrósł, teraz wstawiamy do pieca na 3 zdrowaśki. Nie no, tutaj musimy trochę obserwować, bo to w elektrycznym to wiadomo, nastawi się i ten, a tutaj trzeba drewko albo dołożyć, albo niech tak będzie, bo to nie, nie. Trzeba to wszystko na wyczucie, ale zawsze się udaje. Minęło już 1,5 godziny. Chlebek myślę, że już gotowy, proszę bardzo, piękny. Jak to? Nie kochać takiej roboty. Piękny. Jejku, jejku. O. Cudo. Jaki chleb, taka skórka. Jaka matka, taka córka. Także widać, że skórka wyśmienita, także. O, proszę bardzo. Chlebek mamy gotowy. Jeszcze sprawdzimy, czy wypieczony. O. Jak dzwon, piękny, piękny, piękny.
Ale warto się nawet. Ojejku, ten nas się przypalił troszkę, ale. O, proszę bardzo. Cudo, cudeńko. To jest to. To jest taka praca miła. Bardzo się cieszę, że to robię, że piekę ten chleb, że. No, że mam taką pracę w ogóle przyjemną. Naprawdę. O, nie wiem, czy słychać, ale o, aż trzeszczy, wspaniały, o. Troszkę go, o. Proszę bardzo. Z masełkiem, z powidłami, do wszystkiego. Bez chleba ani róż, bez chleba. Zapraszam, komu się to podoba takie coś, zapraszam. Możemy nawet kiedyś razem upiec, posmakować, pobiesiadować. Zapraszam.